Ludomir Lauda Testament Pradziada Czyta Jacek Osoby występujące: Maciej Belina, miłośnik rebusów i zagadek, amator przygód, w wolnych chwilach poszukiwacz skarbów Janusz Mełozięć, prokurator, kolega Beliny Paweł Witowski, również kolega Beliny i również amator przygód. Ewa Hanyszkiewicz, piękna, młoda architektka. A ta Hanyszkiewicz, siostra Ewy, jeszcze piękniejsza. Państwo Hanyszkiewiczowie, rodzice pięknych sióstr. Zbyszek Wołczak, kuzyny panien Hanyszkiewiczówien, albo ktoś w tym rodzaju. Jarosław Pokroil, zwierzchnik i sympatia Ewy H. Rodzina Starego Prota, mieszkańcy Potoku Złotego, Szermer, zbieg z kryminału, Błękitek, tajemniczy motocyklista, Michał Zaklicki, dobry znajomy Hanyszkiewiczów, dziennikarz i inni, mniej ważni. Rozdział pierwszy. Pani Ewa zadaje zagadkę. Spóźnił się. Gdy przyszedł do Janusza, towarzystwo siedziało już przy stole. Gospodarz przedstawił go krótko. Maciek Beina. Było to zresztą zbędne. Ze wszystkich gości jedynie jednej osobie mógł być nieznany. Była to, jak się od razu domyślił, nowa koleżanka Janusza, o której mu kiedyś opowiadał. Koleżanka kolegi z pracy. Naturalna blondynka więcej niż średniego wzrostu, o śniadej cerze i dużych niebieskich oczach. Wiedział, że miała 24 lata, że przed kilkoma miesiącami ukończyła studia architektoniczne i zaczęła pracować w biurze projektów, w którym pracował inny znajomy Janusza. Dowiedział się też, że na imię miała Ewa. Zajął miejsce po jej prawej stronie. Gdy zwrócił wzrok w jej kierunku, Ukazał mu się jej profil i natychmiast uderzył go to, że był niezwykle wyrazisty i doskonały. Odwróciła głowę, pokazując mu całą twarz. Był przygotowany do ukłonu, także uśmiechnął się momentalnie i pochylił się nieco do przodu. Mam nadzieję, że mnie pani nie wypędzi z tego miejsca. Popatrzyła na niego z figlarnym nieco uśmiechem. To zależy od tego, Jakie pan zrobi pierwsze wrażenie? Maciek chciał odpowiedzieć również żartobliwie, ale brakło mu pomysłu. Janusz opowiadał mi o pani. Bardzo się cieszę z możliwości zawarcia znajomości z taką piękną dziewczyną. Komplement był banalny i został przyjęty całkiem obojętnie. Dalej rozmowa potoczyła się jak zwykle w podobnych okolicznościach. Jeden z gości opowiadał o swojej podróży do Włoch, o Rzymie i Florencji. Potem dyskusja zeszła na tematy kulinarne, co wcale nie było dziwne przy suto zastawionym stole. Na żaden z tych tematów Maciek nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Za to Ewa słuchała z zainteresowaniem, dorzucając co chwila swoje uwagi. Obserwował ją sukosa, zastanawiając się, jakby tu sprowadzić rozmowę do spraw. W których mógłby się popisać znajomością rzeczy. Z kolei rozprawiano o samochodach, o pogodzie, trochę o polityce, aż wreszcie towarzystwo podzieliło się na grupki, po dwie lub trzy osoby, zajmujące się całkowicie różnymi sprawami. Maćkowi udało się opowiedzieć parę dowcipów, zasłyszanych niedawno w innym gronie osób. Następnie Ewa mówiła o swojej pracy. Widać było, że bardzo się przejmuje swą pierwszą posadą i że lubi swój zawód. Na studiach, mówiła, zupełnie inaczej sobie wyobrażałam moją przyszłą pracę. Przez pierwsze dwa lata studiów mieliśmy takie mnóstwo wykładów i zajęć z historii architektury, że właściwie to mi ona zbrzydła. Nic dziwnego, wtrącił Maciek. Potem uczono nas projektowania nowoczesnego i urbanistyki, w zasadzie pomijając zupełnie historię, którą musieliśmy wkuwać na początku. Dopiero na praktyce, po czwartym roku, zetknęłam się z konserwacją zabytków, z inwentaryzacją zabytkowych obiektów, w której trakcie mogłam się zapoznać nie tylko z ich architekturą, ale również z wieloma legendami i tajemniczymi historiami związanymi z tymi budowlami. I od tego momentu pewnie polubiła pani historię? Wtedy postanowiłam, że będę się specjalizować w konserwacji. W ten sposób trafiłam do mojej firmy. Tu znowu musiałam się uczyć wielu nowych rzeczy. To normalne, jak zawsze na początku. Mam więc dużo pracy, ale to bardzo ciekawe zajęcie. Tak, rozumiem, Maciek pokiwał głową. Ja też zawsze lubiłem łazić po starych budowlach i ruinach. Szczególnie lubiłem piwnice i lochy w średniowiecznych zamkach. Miałem nawet ciekawą i zabawną przygodę w zamku w Lipowcu koło Babic. Byłem tam z kolegą i w lesie tuż obok zamku znaleźliśmy jakiś otwór w ziemi zamknięty zarzewiałą, pogiętą kratą. Udało nam się przez nią przecisnąć. W głębi ciągnął się ceglany sklepiony korytarz, bardzo niski, tak że trzeba było iść na czworakach, ale potem trochę się powiększał i biegł skośnie do góry. Po kilku czy kilkunastu metrach znowu była następna krata, wyłamana. I znowu się nam udało, chociaż z największym trudem, przedostać dalej. Było tam duże pomieszczenie wykute w skalę. Wysoko nad nim znajdował się pomost z desek na drewnianych słupach. Interesujące. Krótko podsumowała pani Ewa. I co dalej? Potem stwierdziliśmy, że to był dawny zamkowy ustęp, latryna, na nasze szczęście od dawna nieużywana. Tym korytarzem podziemnym, którym weszliśmy, odpływały z zamku nieczystości i woda deszczowa z dziedzińca. Była to po prostu kanalizacja w średniowiecznym stylu. Więcej o niebezpiecznych przygodach Beliny w Lipowieckim zamku dowiesz się. Czytelniku z książki pod tytułem Zagadkowy Gryps. Kapitalne. Głos dziewczyny wyrażał jednak raczej powątpiewanie niż zachwyt. Tak, przeżyliśmy tam sporo emocji. Bardzo dobrze to wszystko pamiętam. Zresztą ja nadzwyczaj lubię tego rodzaju przeżycia, a już najbardziej uwielbiam tak zwane poszukiwanie skarbów. Serio. Niech się pani nie śmieje. Oczywiście, nie chodzi o pieniądze lub złoto. Chodzi o przygodę, zagadkę, tajemnicę. Niestety nie mogę poświęcać zbyt wiele czasu na takie wyprawy. No i jestem tylko amatorem i dyletantem bez odpowiedniego przygotowania naukowego. Ja właściwie też jeszcze nie jestem fachowcem, powiedziała skromnie pani Ewa. Powiem panu że w problematyce dotyczącej zamków obronnych nasze krakowskie środowisko naukowe ma duże osiągnięcia. Założona z inicjatywy architektów krakowskich Komisja Urbanistyki i Architektury przy krakowskim oddziale Polskiej Akademii Nauk wyłoniła sekcję zajmującą się zagadnieniami architektury militarnej. Chciałabym kiedyś pracować w takiej komisji, inwentaryzować i odnawiać stare zamki i fortyfikacje. Cóż, ja niestety nie mogę nawet o tym marzyć. To nie jest moja specjalność. Ale tak sobie, dla przyjemności zapoznałem się z wieloma zamczyskami. Mam w biurze kolegę, z którym razem urządzamy w wolnych chwilach wypady po przygodę. Tak, słyszałam o tym. Janusz mi mówił, że panowie aż do przesady lubicie takie atrakcje, jakich zwykły człowiek unika. Po chwili przerwy, zrobionej jakby dla namysłu, pani Ewa dodała: Zdaje mi się, że będę miała dla was interesującą sprawę. Tak? Moi rodzice są w posiadaniu bardzo starego, zaszyfrowanego listu, którego nikt nie potrafił odczytać od przeszło stu lat. Może panom uda się ta sztuka. Chociaż nie sądzę, żeby to było możliwe. Jak pojadę na Wielkanoc do rodziców w Częstochowie, spróbuję odnaleźć ten list, przywiozę i pokażę go panu. Maciek nie omieszkał powiedzieć, że to będzie dla niego arcyciekawe zadanie i chciał się dowiedzieć dalszych szczegółów, ale na przeszkodzie stanął Janusz, który poprosił panią Ewę do innego pokoju. Ponieważ goście podzielili się na małe grupki zajęte swoimi sprawami, Maciek wyszedł na balkon. Zaczerpnąć nieco świeżego powietrza. Była prawie dziesiąta wieczór. Po czarnym niebie prędko leciały osrebrzone przez księżyc strzępy chmur. Pędził je zimny watr, poświstując nad dachami domów. Na pustych ulicach słychać było tylko miarowy szum deszczu. Normalna marcowa plucha. Mokro i zimno. Wycofał się do mieszkania. Z tym i owym ze znajomych zamienił parę zdani, ale pan domu włączył muzykę i wszyscy byli teraz bardziej zainteresowani tańcami niż pogawędkami. Maciek poczuł się zbędny w tej fazie zabawy. Po chwili zastanowienia stwierdził, że czas się ulotnić. Gospodarz chciał go zatrzymać, ale Belina wymówił się za i bólem głowy i wyszedł po angielsku, nie żegnając się z resztą gości. Biurowe godziny wlokły się tego dnia wyjątkowo powoli. W biurze panowała jeszcze prawie świąteczna atmosfera. Kilka minut po dwunastej zadzwonił telefon. Maciek leniwym ruchem sięgnął po słuchawkę. Słucham. Belina. Dzień dobry panu. Mówi Ewa Nie wiem, czy pan sobie przypomina. Poznaliśmy się u Janusza. Ależ tak. Pewnie, pamiętam panią. Jakże mógłbym zapomnieć tak miłą i piękną dziewczynę? Maciek starał się być elegancki. A czy pan pamięta, że przyrzekłam panu pokazać pewien dziwny list? Mam go właśnie przy sobie i chciałabym, żeby go pan obejrzał. Jestem gotów w każdej chwili. Dobrze. Jestem teraz w mieście. Mam jeszcze pewną sprawę do załatwienia. Za jakieś trzy kwadranse mogłabym się z Panem spotkać, powiedzmy, u Michalika. Czy? Będę czekał z niecierpliwością. Jeżeli można, to w sali dla niepalących, bo tam zwykle są wolne miejsca. Doskonale. A więc koło pierwszej. Sądzę, że się nie spóźnię. Do zobaczenia. Do widzenia i dziękuję za pamięć. Położył słuchawkę na widełki. Spojrzał w okno, jakby wypatrując czegoś, a potem zwrócił się do siedzącego naprzeciw niego Pawła. Idę na randkę o pierwszej. Muszę wymyślić jakiś pretekst, żeby wyjść do miasta. Cóż to za randka w południe, w godzinach pracy. Nie wygląda to zbyt obiecująco, zakpił Paweł. Nieważne, kiedy się zaczyna, ważne, kiedy się skończy. Maciek przymrużył oko, chcąc pokazać, że wiele się spodziewa po tym spotkaniu. Idę się zwolnić u szefa. Dziś już tu nie wrócę. Zrobił porządek na biurku. Podzamykał szuflady i wyszedł z pokoju. Po chwili wrócił z zadowoloną miną. No i co? Zwolnił cię? spytał Paweł. A dlaczegoż by nie? Muszę się spieszyć. Cześć. Do jutra. Zarzucił marynarkę na ramię, wziął przygotowaną wcześniej teczkę i opuścił pokój. Korzystając z lustra w windzie, wdział marynarkę, poprawił krawat i uczesał się. Szybkim krokiem udał się na przystanek tramwajowy. Nie czekał długo zaraz nadniechała czwórka i tym sposobem zjawił się w kawiarni o kwadrant za wcześnie. O tej porze dnia o miejsce nie było trudno. Wybrał stolik w kącie niedaleko drzwi, zamówił kawę i czekał. Panna Ewa spóźniła się kilka minut. Bardzo pana przepraszam. Mówiła lekko zdyszana, ale sądziłam, że do tej pory już wszystko załatwię. A tymczasem sprawy się skomplikowały i mogłam wpaść tutaj tylko na chwilkę. Zaraz muszę wracać. Och, szkoda. Mam to, co przy pierwszym naszym spotkaniu obiecałam panu pokazać. Otóż muszę panu powiedzieć, że mój pradziadek, a właściwie prapradziadek, Jan Hanyszkiewicz, brał udział w powstaniu styczniowym i został za to zesłany na Syberię. Stamtąd przysłał do domu list. Bardzo dziwny, pisany jakimś szyfrem. Będąc w święta u rodziców, wzięłam go i przywiozłam. Widzi pan, tak on wygląda. Maciek wziął ostrożnie pożółkły kawałek papieru. Na pierwszy rzut oka to zupełnie zwyczajny list, stwierdził. Niech pan go odwróci na drugą stronę. Tam jest właśnie. Szyfr. Istotnie. Końcową część listu stanowiły rzędy cyfr. Tak, to interesujące. Sporządziłam dzisiaj parę kopii tego listu na biurowym kserografie. Zostawię Panu jedną. Nawet mogę dać Panu dwie. Oryginał, niestety, jest pamiątką rodzinną i nie mogę go Panu pożyczyć. Nie sądzę zresztą, żeby był do czegokolwiek potrzebny. Sprawdzano wiele razy. Czy nie jest napisany jakimś atramentem sympatycznym? Próbowano go pracować gorącym żelazkiem, trzymać nad parą. Wszystkie próby nie dały żadnego rezultatu. Maciek niezdecydowanie przekładał z ręki do ręki otrzymane kartki. Przypuszcza Pani, że ja potrafię to odczytać? Jeżeli mam być szczera, roześmiała się panna Ewa, to raczej w to wątpię. Ponieważ od ponad 130 lat nikomu ta sztuka się nie powiodła. Niemniej, jeżeli to Pana zainteresuje i będzie się Pan chciał tym pobawić, służę chętnie dalszymi szczegółami. Niestety, nie w tej chwili. Ale może to i dobrze, bo gdy Pan to przeczyta spokojnie, może się Panu nie spodoba. O ile Pan wyrazi ochotę, możemy w każdej chwili wrócić do tej sprawy. Jeśli to pana wciągnie i gdyby pan chciał dowiedzieć się czegoś więcej o moim przodku, może pan zatelefonować do mnie i spotkamy się jeszcze raz. Jeżeli o to chodzi, to nawet gdybym się nie zainteresował pradziadem, bardzo chętnie spotkałem się z jego prawną uczką. Myślę, że już od razu możemy się umówić na następne spotkanie. Przeczytam sobie w spokoju w domu ten list, pomyślę. A jutro lub pojutrze, może mi pani udzielić dalszych informacji? Jutro jestem zajęta przez cały dzień. Pojutrze. Pojutrze mamy piątek. No, ewentualnie możemy się spotkać w piątek po południu. Sądzę, że po piątej będę już miała czas. A zatem w piątek o piątej będę czekać tu, w tym samym miejscu. Dobrze, a teraz muszę już iść. Trochę mi przykro, że pana wyciągnęłam z pracy, a nie mogę z panem dłużej posiedzieć. Trudno, ale w ten piątek to już pani tak prędko nie wypuszczę. Dziewczyna spojrzała na niego takim wzrokiem, że Maciek aż się odrobinę spieszył. Obiecuję, zapewniła, że tym razem już pana nie zawiodę na sto procent. I wybiegła. Maciek został sam. Przy sąsiednim stoliku dwóch mężczyzn cicho rozmawiało. Oprócz nich w sali nie było nikogo więcej. Spojrzał odruchowo na zegarek. Było dwadzieścia po pierwszej. Wziął do ręki kartki z reprodukcjami listu i zaczął czytać: Najdroższa, Michasiu. Najpierw Bogu i Jego miłosierdziu polecam Was wszystkich, którzy bliscy mi byliście i nadal, choć dzieli nas przestrzeń olbrzymia. Bliskimi jesteście moim myślom i sercu. Oby dobry Bóg miał w opiece ciebie i dziecię moje i wynagrodził mu brak ojca, którego zły los rzucił w kraj daleki i obcy. Modlę się stale, by syn mój i jego dzieci mogły żyć w kraju wolnym, w ojczyźnie prawdziwej, której próbowałem służyć najlepiej jak umiałem, lecz widać nie dość dobrze, skoro bez rezultatów. Nie byliśmy dość mężni. Bądź nie stało nam wiary w powodzenie i w bitwie pod przedbożem oddział nasz pod dowództwem Chmielińskiego poniósł porażkę i musiał się wycofać. Ja, raniony w nogę, zostałem na polu bitwy i dostałem się w ręce Moskali. Uwięziono mnie w Kielcach, ale dwie tylko noga mi wydobrzała, przewieziono mnie do Warszawy, a z kolei do Grodna, Wilna, Peterspłoga i Moskwy. W Moskwie była dłuższa przerwa, a potem znowu podróż w wagonach aresztanckich do Dolnego Nowogrodu, Kazania, Permu i Tobolska. Przed Permem wielu naszych pomarło na tyfus. W Tobolsku znaleźliśmy się w końcu listopada 1863 roku. Zastaliśmy tam już kilka poprzednich partyj zesłańców. Tamtejszy gubernator despot Zenowicz, Polak, przyjął nas uprzejmie. Mimo to musieliśmy iść dalej pieszo do Tomska. Na Boże Narodzenie brodziliśmy w śniegu po kolana. Oszczędzę wam szczegółów tej wędrówki. Na szczęście noga prawie mi nie dokuczała. Z Tomska przez Krasnojarsk popędzono nas do Irkucka. Tam co tydzień nadchodziła świeża partia zesłańców, a w każdej było kilku lub kilkunastu Polaków. Pobyt mój w więzieniu irkuckim zbytnio się przeciągał, aż wreszcie zakuto mnie w dziesięciofuntowe kajdany i wysłano do usolia do warzelni soli. Co mi się tam natrudził, o tym mi wspominać nie będę. Spędziłem tam prawie dwa lata, stopniowo zyskując ulgi. Kajdany można było nakładać tylko przy wychodzeniu z koszar, następnie używano nas do ciężkich robót coraz rzadziej. Potem pozwolono nająć mieszkanie na wsi, jednak bez praw wyjścia poza ogrodzenie wioski. Na początku 1866 roku zabrano mnie znowu do Irkucka, gdzie skupiono około 2000 katorżników. W tak dużej masie zesłańców wrzało. Układano plany ucieczki, a nawet zbrojnego powstania. Ale w czerwcu zaczęto wysyłkę z Irkucka na budowę drogi wokół Bajkału. Znalazłem się w kółtoku Tam 24 czerwca rozpoczęliśmy walkę zbrojną. Początkowo wszystko przebiegało szczęśliwie. Wygraliśmy szereg potyczek i po czterech dniach przebyliśmy 200 wiorst, kierując się na posolsk, ale 28 czerwca w bitwie pod miszychą ponieśliśmy dotkliwą porażkę. Znowu zostałem ranny, tym razem w płuco, i po raz trzeci przewieziono mnie do Irkucka, do szpitala. Dowiedziałem się, że w ciągu kilku dni powstanie upadło i większość powstańców ujęto. Wszystkim, którzy leżą wraz ze mną w szpitalu, ksiądz, nazwiska nie wymieniam na wypadek, gdyby te słowa trafiły w niej właściwe ręce, udzielił ostatniego błogosławieństwa. Tenże ksiądz doradził mi napisać ten list i przyrzekł, że zrobi wszystko, co tylko będzie możliwym, by go dostarczyć do przerowa. Ten, co ci odda mój list, jest towarzyszem mojej niedoli. Spełnia prośbę człowieka stojącego in articulo mortis, bo albo umrę z rany, albo zostanę rozstrzelany lub powieszony. Jest to testament mój i muszę przekazać ci wiadomość, która wszelako w niepowołanych rękach znaleźć się nie może. Musiałem zatem ukryć ją tak, żeby trudną była do odczytania dla naszych ciemięsców. Na klucz do rozwiązania naprowadzi cię nasz sąsiad, pan Te Wojciechowski. Więcej nie mogę napisać. Jeszcze tylko wspomnę o jednej mojej pasji, którą mi nieraz wyrzucałaś. Może Ignaś odziedziczy to zamiłowanie po mnie. Chciałbym, żeby przejął moje ideały i zrozumiał moje postępowanie, które sprowadziło na Was tyle kłopotów, nieszczęści i biedy. Bądźcie dzielni. Żegnam Was, kochający mąż i ojciec. Jan Hanyszkiewicz. PS. A oto wiadomość poufna, która oby była obrócona ku powszechnemu pożytkowi. Tu następuje ciąg licz. 8 lipca, anno domini 1866. Powyższy list i wszystkie cytowane w dalszym ciągu teksty źródłowe przedstawiono zgodnie z zasadami obecnie obowiązującej pisowni. Minęła prawie godzina, a Maciek wciąż siedział pochylony nad listem. Te cztery stroniczki, zapisane równym, prawie kaligraficznym pismem, przebyły tysiące kilometrów, przetrwały przeszło sto lat. Kryły w sobie zagadkę, prawdopodobnie nierozwiązaną dotychczas przez nikogo. Czyż więc trud człowieka ze słońca, który w obliczu niechybnej śmierci kierował swoje myśli ku dalekiej ojczyźnie i chciał przekazać przez kordony cenzury i szpiclów jakąś informację, miałby pójść na marne? Wiadomości zawarte w liście musiały mieć chyba wielką wartość, skoro nadawca ukrył je w szybsze, żeby nie dostały się we wrogie łapy. A może to tylko wybryk fantazji człowieka chorego, bredzącego w gorączce? Nie, to niemożliwe. Przeczy temu rozsądny i spokojny tok narracji. Całkowity niemal brak akcentów antyrosyjskich świadczy o tym, że piszący liczył się z możliwością. Że list może zostać przejęty przez Rosjan i chciał zwiększyć jego szanse dotarcia na Ziemię Polskie. Nie chciał podrażnić uczuć żadnego z potencjalnych przypadkowych czytelników. Musiał ukrywać swoje prawdziwe myśli, formułować opinie z wyrachowaniem. Świadczy to o ścisłym, krytycznym i zdrowym umyśle. Złożył kartki razem, spiął je spinaczem i dołączył do drugiego kompletu. Schował wszystko do teczki. Trzeba założyć, myślał, że sprawa jest autentyczna. Zawsze chciałem spotkać łamigłówkę w tym rodzaju i wreszcie trafiła mi się prawdziwa tajemnica. Muszę ją rozwikłać.